5 czy 7 poszło. Wróciłyśmy do studia, w którym czujemy się najbezpieczniej, czujemy się jak w domu i możemy pić razem kawę i najpierw przez godzinę plotkować. Otóż to. Więc i bez spiny, że zaraz tam stracimy zasięg albo nie będzie nas słychać przez słuchawki. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że zaopatrzyłyśmy się w nowy zestaw słuchawkowy i mamy nadzieję, że kolejne odcinki, które musimy przeprowadzić online, bo są na odległość, będą już takie... z naszej strony przynajmniej jakościowo dowiezione. Wydolne. A chociaż tutaj sobie pomyślałam, że możemy, bo wracacie czasami z pewnymi uwagami do nas, ale mimo wszystko zachęcamy w dalszym ciągu do tego, żebyście wracali z informacją zwrotną, nawet jak to jest dużo odcinków po, bo wiemy, że dużo ludzi sobie lubi uzbierać kilka i słucha je w trakcie dłuższych podróży, na przykład teraz były święta, jak będziecie wracać, jak wam różne rzeczy przychodzą do głowy, czy to pomysły na tematy, czy co tam było gdzieś niedociągnięte. Wiemy, że czasami jak są goście, to oni na przykład tak znikają. Tak, nie, jakby wiemy, to jest zawsze cenna informacja, bo to pomaga nam się rozwijać. My to bierzemy wciąż za dokładnie konstruktywną krytykę na klatę, bo pamiętamy o tym też, że jesteśmy wciąż raczkującym podcastem. Tak, i amatorkami. Tak, dokładnie. Amatorkami podcastowymi. W profesjonalnym studiu. Tak. I nadal zgłaszamy tutaj, prawda, gotowość do tego, że możemy przeprowadzić jakiś sponsorowany, prawda, odcinek z jakimś partnerem, no bo już wiadomo, że, prawda, Danusia tego nie wie, nie wiedziała, znaczy się, ale cel tanecznika na ten rok to było 20 tysięcy odsłuchań i mamy nadzieję, że po tym odcinku właśnie tym teraz będziemy mogły to zaświętować, obświętować, ponieważ mamy już 19 800. I niby liczby nic nie znaczą, ale temat dzisiejszego podcastu właśnie będzie trochę dotyczył tego, czy faktycznie nic nie znaczą i czy to, że celem na ten rok było 20 tysięcy, to jest jakby fajne czy niefajne i jak to zrobić, żeby taki cel na przykład osiągnąć. Dzisiaj, proszę Państwa, ulubiony temat Kochmańskiej, planowanie. Ja tu się wyłączę, może wymutuję mikrofon, oddam go w pełni tej pani. Nie. Ona jest tutaj odpowiedzialną za planowanie tanecznikowe. Ja jestem stroną odpowiedzialną za chaos. Tak, i w tym chaosie jest właśnie też metoda. Ja wiem, że część osób na myśl o celach i planowaniu na nowy rok to już ma właśnie gęsią skórkę. Dla jednych to jest fajny moment, dla innych w ogóle niepotrzebny i potrafią tak działać jakby elastycznie, spontanicznie. I to też jest kwestia osobowości. Więc Danusia, jakby możesz być tutaj usprawiedliwiona, ponieważ... osoby, które planują, to często to jest związane po pierwsze z osobowością, a po drugie z tym, że jak już kiedyś coś zaplanowało i im się udało, to je to jakby napędza. Tak, nie? Więc jakby to trochę tak działa, że jak ktoś jest taki trochę, że nie bardzo i planowanie jest nie dla niego, no to może to być właśnie kwestią tego, że to nie leży w ogóle w jego jakby zasobach tutaj ludzkich. Albo na przykład zaplanował, ale nie dowiózł do końca i już to jest jakby taki moment, w którym masz takie bez sensu w ogóle zaplanować. No właśnie, wydaje mi się, że tu fajnie powiedziałeś, że każdy z nas ma na tyle różną osobowość, jakby każdy jest wyjątkowy. Płatek śniegu. Nie, no śmieję się, ale bardzo utożsamiam się z osobami, które lubią planować, którym się tworzy w głowie jakiś plan, tylko ciężko jest potem nawet nie z realizacją, bo pewne rzeczy się gdzieś tam wydarzają, tylko jest tyle rzeczy po drodze, malutkich, że nie jesteś w stanie na przykład tego przelać na papier. Mnie bardzo imponują osoby, które mają to tak bardzo uporządkowane. Dopóki, pamiętam taki moment, chodziłam do biura, jeszcze pracowałam z biura i pracowałam z produkcją, to wtedy faktycznie miałam kalendarz i w nim było wpisane wszystko. Inaczej nie szło tego zrobić, bo rzeczy poumykałoby to. I fajnie mnie to nauczyło gdzieś takiego i też planowałam od razu w tym kalendarzu rzeczy prywatne, ale codziennie był moment, gdzie się przeglądało kalendarz. W momencie, kiedy twój dzień nagle wygląda trochę inaczej, no to się zaczyna rozjeżdżać. Kiedy to musisz ze względu na specyfikę
swojego grafiku, no bo każdy z nas ma też różne, nie każdy pracuje regularnie 8 godzin i potem ma ustalony harmonogram, tylko na przykład jesteś instruktorem tańca, wyjeżdżasz na warsztaty, za każdym razem one są w innych godzinach i tak dalej, więc takie ciśnięcie fajnie jest poplanować, tylko no właśnie, może dzisiaj nie, będziemy się zajmować jaką metodę tam do siebie dobrać, tak żeby to miało nie taki frustrujący wydźwięk, że cholera, chciałam zaplanować, albo zaplanowałam i połowa wyszła, albo nie doplanowałam i potem mam dziury, bo to też wydaje mi się, że potem jest takie poczucie, no gdybym to przemyślała lepiej, to bym lepiej zrobiła. Tak, albo w ogóle już wtedy rzucasz wszystko, nie? Że to jest takie, dobra to dzisiaj nie mogę, jutro nie mogę, no to już bez sensu, nie? To w ogóle się tym nie zajmuje. Ale to też tak naprawdę, to tak bardziej mówimy tu o takich nawykach, nie? Że to nawyki nam się kojarzą z czymś takim, że jeśli ustaliłam sobie, że 3 razy w tygodniu ćwiczę po 15 minut, a nie poćwiczyłam już 2 razy, to już w ogóle to rzucam i to nie ma sensu, nie? No to niestety jest coś takiego, że trzeba w sobie też przepracować, że no ta elastyczność musi być, nie? Że to, jak ktoś ma dzieci, to nie trzeba mu za wiele tłumaczyć. Tam wszystkie plany się wysypują po prostu w moment, ale problem będzie polegał na tym, że my się z tym od razu musimy pogodzić, że tak będzie, to wtedy jest trochę łatwiej. Czyli jakby założyć, że nie wszystko będzie zrealizowane na tip-top. Natomiast to, od czego chciałam zacząć, a wiem, że jesteś, Danusia, jakby fanką, prawda, literatury tutaj, sztuki, że proszę ja ciebie, Antoine de Saint-Exupéry powiedział kiedyś, że cel ten on małego księcia. Tak, powiedział, że cel bez planu działania to jest tylko życzenie. Czyli właśnie, jeśli my mówimy, że a ja bym chciała, ale nie mam tego planu, to jest nasze życzenie. I trzeba rozróżnić jeszcze, czym jest życzenie, a czym jest plan i cel, nie? No bo my sobie możemy życzyć wiele rzeczy, ale jeśli tym jakiegoś kierunku nie obieramy, to sobie tak dryfujemy po morzu, bo to też się często planowanie się porównuje do takiego pływania łódką, nie? Jak masz latarnię morską, to wiesz, gdzie płyniesz, a jak nie, to po prostu gdzieś zakotwiczysz. No i to też może być fajne, wiadomo. Natomiast bardziej chodzi o to, jeśli my faktycznie coś chcemy zrobić, nie? Że na przykład mamy, to nie musi być nowy rok, ale nowy sezon taneczny, nie wiem, nowy styl tańca i my mamy taką chęć w sobie i gotowość do tego, żeby coś poprawić albo żeby zrobić pokaz na przykład. No to jeśli my mamy cel taki, żeby zrobić pokaz, no to ciężko tego nie zaplanować, bo wtedy faktycznie on, na przykład robienie tego pokazu będzie trwało 3 lata. Albo no, tak naprawdę będzie trwało wieczność i się nie skończy. I tutaj wchodzimy, też moje doświadczenie jest takie, że nie ma jednego modelu planowania, nie? Że jakby osoby, które w ogóle lubią planować, to na pewno tutaj przyklasną, że co roku ci się zmienia. Jest tylko jedna rzecz, która się nie zmienia za często przynajmniej, od której polecam zawsze zaczynać, to są wartości. I bardzo fajna jest książka Oli Budzyńskiej o właśnie celach i planowaniu, bo ona tam zaczyna od wartości, czyli takich rzeczy, które są dla ciebie ważne, ale nie na zasadzie takiej, że dla mnie ważna jest rodzina, miłość, przyjaźń, tak? No bo okej, fajne to jest wszystko, tylko potem ona mówi okej, no ale weź sobie dzień, nie? Weź sobie te 24 godziny minus 8 godziny snu, wiadomo, ale sen też tam jest ważny. I rozpisz sobie, ile ty tym twoim wartościom życiowym poświęcasz czasu, bo jeśli ty im poświęcasz 5 minut, to tak, no ciężko, żeby to była twoja życiowa wartość, tak, nie? No. Więc być może po prostu pogódź się z tym, że to nie są twoje życie, że twoją życiową wartość jest na przykład wolność, albo nie wiem, wartością dla ciebie jest jakaś tam elastyczność, albo twoją wartością jest, nie wiem, są relacje z ludźmi, nie wiem, głębokie relacje, nie? A nie na przykład dużo znajomych. I chodzi o to, że te nasze wartości są o tyle ważne, że my potem możemy sobie na te nasze cele czy jakieś tam założenia popatrzeć przez ich pryzmat, nie? Bo jeśli my nie będziemy czuli, że to jest ważne dla nas i wartościowe i nie daje nam tego właśnie, nie daje nam tego spełnienia tych wartości, to my i tak z tego zrezygnujemy. Więc to jest jakby taki pierwszy krok. Zawsze odgórny i tu chyba nikt nie dyskutuje z tym, tylko o tym się już później nie mówi w tych celach i w tych metodach, bo myślę, że te osoby, które opracowują to już myślą, że wszyscy to robią, ale to ustalenie sobie takich wartości
poprzez pryzmat których patrzymy potem na różne rzeczy, jest o tyle fajne, że potem ci część rzeczy i tak odpadnie w tych takich rzeczach pod tytułem, ale fajnie, ale w zasadzie jeśli to się nie spina z tymi moimi rzeczami, które są dla mnie ważne w życiu, no to ja prędzej czy później po prostu z tego zrezygnuję, nie? Właśnie tak sobie pomyślałam, tu nawet nie tyle jako gwiazdka, co taka dopowiedź, że ile razy my się odbijamy, albo nie planujemy tak, jakbyśmy chcieli, bo nie jesteśmy pewni tego, co tam wybraliśmy, albo jesteśmy pewni, tylko komentarz z zewnątrz i ważność celów innych wpływa jakby na wybór naszych. Mhm. Prawda? Że ktoś podchodzi do nas no i dla niego to nie jest wartościowe i zaczyna, no ale ty musisz teraz, prawda? Ty musisz więcej czasu poświęcić rodzinie, ty musisz więcej czasu poświęcić na odpoczynek. Dana osoba nie wie, ile ty czasu potrzebujesz na odpoczynek i jak ty odpoczywasz, więc ciężko, czy ciężko? No mamy tendencję do tego, że chcemy ingerować tutaj w te przestrzenie innych z dobrą intencją, nie? Jakby dobrymi intencjami i chęciami piekło wybrukowane, wiadomo, wszystkim nam na wszystkich zależy, ale jak bardzo to się rozbija już w tym momencie, w tym wyborze ważności, jak to jest istotne, bo mając taką mocno zakotwiczoną decyzję, dobra, to ja wiem, że ja faktycznie tego chcę, nie? Jakby, że elastyczność i wolność jest dla mnie mega, mega ważna i to są rzeczy, których ja nie mogę w ciągu mojego dnia odpuścić. Tak, i też przy okazji to jest fajne, bo to pokazuje też taką przestrzeń ogólną, czyli na przykład czasem z pracą się to związane, nie? Że jak ty wiesz, jakie ty masz wartości, że na przykład dla ciebie mega, mega ważna jest ta elastyczność, bo potrzebujesz jej, to potem jak, nie wiem, się starasz o pracę albo masz jakąś pracę, no to trochę masz coś takiego, że albo masz ten taki zgrzyt, no bo ci to nie pozwala, czyli jednak to nie do końca, nie? Że potem gdzieś przyjdzie taki moment graniczny i wtedy albo rzucisz tą pracę, albo w ogóle będziesz sfrustrowana bardzo długo. Więc ustalenie sobie tych wartości, to jest jakby praca, wiadomo. To nie jest tak, że siadasz i tak, o, to moją wartością teraz będzie 3-4, robimy, nie? Tak. Tylko nad tym trzeba się zastanowić. Ale to też jest coś, co się nie zmienia. Nie, że w ogóle nigdy, ale nie zmienia się za często, więc tak naprawdę polecam zrobić to raz i myślę, że spokojnie, mamy spokój na kilka lat, chyba, że przyjdzie jakiś taki, taka zmiana w twoim życiu, pojawi się ktoś nowy, coś, to wtedy te wartości mogą zmienić, ale raczej się nie zmieniają tak często, bo nawet jak się pojawia rodzina, to nie jest tak, że ty wtedy rezygnujesz z siebie, nie? Więc jakby te twoje wartości dalej są, może po prostu gdzieś miejsce zostanie pozamieniane, ale to nawet nie chodzi o miejsce, tylko bardziej chodzi o takie top 5 rzeczy, które, nie wiem, sprawiają, że jesteś sobą i dobrze się czujesz i mieć sobie je zapisane. I wtedy na przykład w momencie takim, jak będziemy zaraz rozmawiać, na jakimś etapie tej ustalania tych sobie celów, bo ty też nie wiesz, co jest ważne, co jest ważniejsze, jak to ustalić, to wtedy musisz tam zaglądnąć, nie? Żeby zobaczyć, czy to w ogóle się tam gdzieś zepnie tutaj, no bo można sobie ustalić cele na zasadzie, abym chciała przebiec maraton i tak dalej, no tylko po co? Nie? No, więc no właśnie, czy to jest dla ciebie istotne? Czy to jest dla ciebie istotne i tak dalej. No więc tak, przechodząc już do konkretów, jest nowa metoda, mówiłam już Danusi o tym, wyznaczenia celów. Wreszcie metoda, która mi się spodobała. Tak, metoda dla Danusi to jest i ona została opracowana. Prace na opracowywanie trwą 20 lat, więc to jest najbardziej przebadana metoda planowania na świecie. Oczywiście amerykańscy naukowcy, no bo w Polsce się nic nie bada chyba, nie wiem, polscy naukowcy nic nie zbadali. O chyba. Nie, no przepraszam bardzo. No, nie, tak mamy, ale nigdy tak nie cytujemy potem tego, więc to bardziej o to chodzi. No bo jesteśmy nieświadomi tego, co polscy naukowcy, zawsze tam jakiś polski naukowiec. No ale to nie był właśnie, bo to był Gabriel Oettingen. Nie mam pojęcia, jak się to czyta. Oettingen, tak mi się wydaje, profesor opracował to. I jest to taka ciekawa metoda, nazywa się WOOP. Czyli WOOP, łatwo zapamiętać. I to jest akronim od słów wish, czyli życzenie, cel, outcome, czyli wynik, efekt, rezultat, obstacle, przeszkoda, to ulubione Danusi, i tak. P jak plan, czyli plan. I o co chodzi w ogóle w tej metodzie i co się Danusi podoba, że ona tak naprawdę planując, nie zaczynamy od planu, tylko na nim kończymy. Zaczynamy od przeciwności. Od takich marzeń, życzeń. Właśnie takiego czegoś dużego, takiego na zasadzie, ale bym chciała, nie? I od tego tak naprawdę się zaczyna. Natomiast
Pytanie do Danusi, bo tutaj zrobimy sobie teraz taki krótki, przejdziemy przez te kroki i zobaczymy, czy to może zadziałać. Danusia, jeśli pamiętasz, może pamiętasz, w jakich warunkach stworzyłaś swój najlepszy cel i plan? Czy pamiętasz w ogóle coś takiego, jakie to były warunki? To bardziej chodzi o to... Ale co to znaczy najlepszy? Taki, który został zrealizowany. Zrealizowany, no ale to... I taki, który pamiętasz, no to musiał być taki no, bardziej, tylko, bardzo no właśnie pytanie, bo dla mnie mocno jest tutaj, mam dużą dezorientację, najlepszy, z którego jestem najbardziej no zadowolona. Tak. No to dajmy na to, mogę tu, zostanie instruktorem tańca. Aha. Dajmy to jako, super. Nie? Bo to myślę, że sporo osób się z tym może gdzieś tam utożsamić. Okej. Okay. Ale uwaga. To był plan na to? Poniekąd tak. Poniekąd no. Tak i bardzo się wpisuję w tę metodę, bo ja podjęłam decyzję, pamiętam ten moment, on był w bardzo randomowym momencie, podjęta decyzja, gdzieś dotarło do mnie pod wpływem jakichś tam myśli, tak, nie, ja jednak chcę to robić, ja bym chciała. Aha. Na skrzyżowaniu dla pieszych gdzieś tam szłam sobie i stwierdziłam, no. Nie, tak, tak. I pamiętam ten moment podejmowania decyzji i to była najistotniej w tym wszystkim, w tworzeniu planu, to było najistotniejsze, bo mając już decyzję, czyli tę ważność, jakby to, co jest dla mnie istotne, prawda, byłam w stanie wymyślić następne działania, co ja muszę zrobić. Okej, okay. A pamiętasz, bo to chodzi, na razie rozmawiamy o samym momencie planowania, czy pamiętasz jakby, bo to chodzi o warunki, czyli czy ty wtedy byłaś, nie wiem, taki jakby o taki twój komfort wtedy, co wtedy było, nie wiem, wokół ciebie, jaki wtedy miałaś jakby, wiesz, bo to rozmawiamy o takich jakby warunkach, jakie muszą być warunki spełnione, żeby się dobrze planowało. No i tu się troszeczkę, nie wiem, czy to chyba wymyka to spod takiej kontroli, bo mając taką decyzję, ja sobie to planuję cały czas. To mój chomik gdzieś tam naparza cały czas w tle i bez względu na to, gdzie ja jestem, ja sobie weryfikuję no właśnie rzeczy, co mnie do tego celu czy przybliża, albo oddala, nie? Jakby na zasadzie to, co ja bym musiała zrobić, żeby tam znaleźć się bliżej i od razu myślę o rzeczach, co może mi w tym przeszkodzić, że ja jakby ten krok postawię. Bardzo tutaj zakotwiczę się tutaj, dlatego że kolejne pytanie rozgrzewkowe jest takie, bo to o to, w jakich warunkach to tyczy się tego, że planowanie też trzeba zaplanować. To o to chodzi, nie? Że dla nas to już jest takie, Jezu Święte, no ja jeszcze będę planować planowanie, no weź mi od razu zaszczel. No ale no wiecie, no nie da się zaplanować tak, że o, to sobie teraz zaplanuję. To będzie to będzie tam. No musimy mieć jakieś takie warunki do tego, stworzone jakieś nasze takie warunki pod tytułem, nie wiem, żeby nam nic nie przeszkadzało, żeby dać sobie czas, żeby to miało jakiś, że tak powiem, formułę, którą lubimy. Czy ktoś lubi planować w formie digitalowej, czy woli w formie papierowej, czy woli w ogóle, wiesz, na przykład głosowej, czy woli sobie nagrać jakiś filmik. Wiecie, że to jakby tutaj już tych form planowania jest sporo, ale drugie pytanie rozgrzewkowe jest właśnie w jaki sposób eliminujesz dystraktory, czyli te rzeczy, które cię rozpraszają albo mogą ci stanąć na drodze. I zaczęłaś właśnie mówić o tym. Tak, no bo to jest trochę powiązane też z tą przestrzenią, w jakiej planowania. To naprawdę może być bardzo różne dla różnych osób. Ja wiem już, co potrzebuję, jakiego fragmentu w danym dniu albo rzeczy, robienia czegoś, żeby wyjść w taki stan, że mój mózg sobie swobodnie pracuje, a cała reszta coś tam sobie robi. Nie? I dla mnie kiedyś to było bieganie, teraz jest na przykład jeżdżenie na rowerze, wszyscy się na mnie patrzą jak na kosmitkę, dlaczego ja tyle jeżdżę, między innymi też po to, bo to jest wtedy czas, kiedy ja mogę przejechać w głowie wszystkie rzeczy, które mi się gdzieś tam w życiu w danym momencie wydarzają, dzieją, przemyśleć, klasyfikować i też zaplanować. Ja trochę polegam na tym, bo potem mi uciekają detale, bo nie mam tego na papierze nigdzie, bo to jednak jest potrzebne, no pamięć ludzka jest zawodna, a im dalej, że to powiem, z wiekiem, tym jest gorzej, albo im więcej rzeczy się robi, tym... No, ale jak masz wystarczająco dużo czasu, to też widzę z doświadczenia przeznaczonego na przemyślenie takich swoich decyzji i tego, co się będzie działo, to pamiętasz.
Mhm. To jest w ogóle niesamowite. Ja do pewnego momentu naprawdę w ogóle nie używałam kalendarza i planera, pomimo tego, że tam bardzo dużo rzeczy było i trzeba było pamiętać o detalach. I to z różnych przestrzeni, bo i pracowych, i tanecznych, i tak dalej, i tak dalej. I też takich, nie jakby, jak tu robimy takie wycieczki emocjonalne. No i właśnie, i wymyślali jeszcze takich tych, jak tu te dystraktory. No one się teoretycznie same na drodze pojawiają. Ja się śmieję. Ja swojego takiego dużego dystraktora tu pozdrawiam moją mamę. Mama cię nauczyła. Ja mam metodę, jak moja mama by mnie tutaj skasowała. Ale to poczekaj, bo do kasowania jeszcze dojdziemy. Bo jest świetna w wymyślaniu rzeczy, dlaczego coś by się mogło nie udać. Dobra, to nie, to jeszcze nie ten moment. Dobra, no to tak, lecimy łupem. Pierwszy krok to, i możemy sobie ustalić tak jakby na potrzeby podcastu, że wish, nasz cel, życzenie to jest zostać instruktorem tańca. Tak. Dobra? Mhm. Tak sobie spróbujemy sobie wrócić do tego i zobaczyć, jakbyśmy to wishem zrobiły. No więc pierwszy krok jest właśnie taki, żeby sobie zapisać ten cel ogólny. Swoimi słowami pod tytułem chcę zostać instruktorem tańca jakiegoś. I tyle. Na razie nie rozkładamy tego na kroki, na jakieś mniejsze rzeczy. To jest nasz cel. To jest właśnie to takie duże coś. I to też jeszcze jest ważne, żeby to było osiągalne, ale ambitne. Nie? Bo jeśli mamy taki cel, który jest łatwo, tam szybko go osiągniemy i jest mało ambitny, to tak naprawdę nigdzie nas nie posunie i przy okazji też nie będziemy czuli, że to nas rozwija, a jednak te cele mają takie zadanie. Dobra, więc drugi krok w tym łupie, po tym jak już mamy wish, to jest właśnie pożądany rezultat, korzyść, czyli po czym poznam, że mój cel zostanie osiągnięty. No i tu dokładnie myślę, że możemy to dokładnie nazwać, bo to nie musi być od razu praca instruktora regularnego w szkole tańca, tylko może na przykład zastępstwa. Nie? I ja już po tym, że dostałam pierwsze zastępstwo, uznam, że mój cel został osiągnięty. Albo po tym, że będę jednak na regularnym jakby, wiesz, etacie w cudzysłowie w jakiejś szkole tańca, albo będę w różnych szkołach uczyć. Albo po czym poznam, że mój cel zostanie osiągnięty. Danusia. No właśnie nie wiem, zastanawiam się, bo ja chcę zostać instruktorem, to wydawałoby mi się, że ja już doprecyzuję też w jakiej szkole tańca, że ja zrobię wcześniej jakieś, no właśnie może pytanie, tak czy być. Jakimkolwiek, tak, czegokolwiek. To może być, wiesz, to musimy sobie teraz na potrzeby ustalić taki wskaźnik sukcesu, po czym my poznamy, że to jest to i po czym poznamy, że zbliżamy się do celu. Czy to właśnie trzeba zapisać. Najpierw rozpoznaję teren, i patrzę, co jest w moim zasięgu. Że robię też taki plan. Ja nie wiem, no właśnie plan do planu i planu. Na ile ludzie sobie też tak wyobrażają pewne rzeczy i podchodzą z taką dużą dozą cierpliwości. Że na zasadzie, dobra, to jest mój szczyt, ale żeby tam dojść, to ja muszę przejść jakieś etapy. To ja plan wiem, że to się... jeszcze będziemy konstruowały na końcu. No. Ale teraz, po czym poznamy... Danusia, od razu leci. Po czym poznamy, że został osiągnięty? No. Po tym, ustalmy, że no po myślę, tym, że po regularnym mamy prowadzeniu regularny kurs. Zajęć, jeden nie? regularny nieważne kurs. Gdzie, tak. Tylko pytanie. Jeden? Chcę mieć jeden? Czy to bycie, to już jest dla mnie bycie instruktorem, czy... A Danusia, możesz mówić bliżej, bo coś mi się... Coś ten? Czy się wyłączyło? Nie, chyba bo ten. Mamy, ale coś mi się ten... Coś się tak ciszej. Stegowałam? Może. Jeszcze raz powiedz, przepraszamy. No to chodzi... No właśnie. Ale to powiedzmy w ten sposób, że regularne zajęcia. Dobra. To jest osiągnięcie mojego celu. Dobra. Po czym poznasz, że zbliżasz się do celu? No to albo podpisując umowę, albo ktoś daje mi propozycję, daje mi regularne angaże na przykład na zastępstwa, albo daje mi okres próbny, albo nie muszę być na okresie próbnym, tylko ktoś mi daje propozycję, dobra, to ja teraz będę cię szkolić na instruktora. Wiemy, że szkoły też robią, ktoś mi już dał propozycję taką, powiedział, widzę cię w tej roli, chciałbym, tylko masz jeszcze jakąś drogę przed sobą i to już jest dla mnie super, bo to już jest bardzo blisko osiągnięcia tego celu. Okej, to może być w czasie daleko, ale od takiej propozycji do wykonania jest ten... Dobra, czyli po tym poznaję, że właśnie jestem brany pod uwagę, na przykład brana. Tak. W jaki sposób zauważam, że w ogóle nie te moje działania nie prowadzą do osiągnięcia celu? No i to jest trudne pytanie, bo ono na
dziś może nie dawać mi, jak się nic nie dzieje teoretycznie, ale to mówię tylko w czystej teorii, bo może te działania, które ty wykonujesz, zaowocują dużo później. Mhm. Okej. Okay. I w inny sposób albo doprowadzą też do czegoś innego i w ostatecznym rozrachunku do twojego głównego, zamierzonego celu, nie? Jakby... Dobra. To poczekaj, a po czym poznasz porażkę? Porażkę? Ja bardzo nie lubię tego słowa, bo wykonanie jakiegokolwiek działania nie traktowałabym w ramach porażki. Może, no dobra, no to uznajmy, że porażka, dałam sobie czas 2 lata na zostanie instruktorem i nikt mi nie dał takiej propozycji przez te 2 lata, nikt nie wyszedł z taką inicjatywą, ale może jest tak, że nikt nie wie o tym, a ja się cały czas rozwijam i byłabym tą kandydatką, ale nikt nie wie o tym, bo ja mam coś takiego w sobie i taki styl bycia, że wszyscy myślą sobie, no ona nie chce. Dobra. Jaką główną korzyść przyniesie ci osiągnięcie celu? No... Tutaj odniesienie do tych wartości pewnie, nie? Tak, no by się, tak. By się tutaj spinało, czyli główną korzyścią będzie na przykład, nie wiem, czerpanie radości z uczenia. To jest pytanie chyba, po co to robię, nie? No to tak. Czy dla satysfakcji, czy misji? Tak, ale to mogą być różne, bo korzyści mogą być finansowe, nie? No też. Nikt nie powiedział, że to od razu nie, bo finansowe są gorsze na przykład. No nie, no absolutnie oczywiście, nie. Oczywiście, że nie są. Dobra, no to teraz przeszkody. To jest ulubiony krok Danusi. No tak, w drodze do celu wiadomo, że zawsze pojawiają się przeszkody i my się musimy na to przygotować, mieć plan B i musimy te przeszkody nazwać. Przeszkody to są też obawy, lęki. One mogą być wewnętrzne, czyli właśnie to, co czujemy, a mogą też być zewnętrzne. Nie wiem, że nie mamy wsparcia, krytyka, nie wiem, brak odpowiedzi od właśnie z rynku tanecznego albo zmiany, w których, nie wiem, uczą roboty, nie? No, cokolwiek. W każdym razie my te przeszkody musimy od razu sobie nazwać, co jest pewnie takim momentem, że no bez przesady, ja tu taka jestem pozytywnie nastawiona i już bym tak, wiesz, działamy, ale teraz sobie przeszkodami zajmować. No właśnie, najlepiej. To jest podejść do tego w taki sposób, że ja zawsze zaczynam od tego, dobra, to czego mnie brakuje, żeby osiągnąć ten cel? Zresztą to też powiedziałaś, że zaczynamy od tych wewnętrznych, a potem idziemy na te zewnętrzne, ale żeby się nie zdołować, czego mi brakuje i jak mogę to dostać? Od razu myślę o rozwiązaniu. Jak mogę, co muszę zrobić, żeby to mieć? Dobra, no to lecimy przeszkoda. Ty wymieniasz jedną wewnętrzną. Jaka może być taka przeszkoda, która ci może nie pozwolić na osiągnięcie tego celu? Co ci może dodajmy wewnętrznie? Na to wewnętrznie. Pytanie, czy wewnętrznie jest na przykład brak umiejętności takich tanecznych, technicznych. Jako instruktor, no to się rozwijam. Większość z nas nie startowała z takiego pułapu, w jakim jest obecnie. Jednak się uczymy cały czas. No, to jest dla mnie też bycie takim dobrym instruktorem. No to właśnie, czy brak narzędzi, to bym powiedziała zewnętrzne trochę, bo to tak trochę brak narzędzi do tego, a przy okazji wsparcia wychodzi na to. No bo wsparcia, to się no właśnie, no wsparcie to musisz od siebie, nie? W środku. To tu przy takim celu, ja chcę zostać instruktorem, chcę zostać kimś, to myślę, że jeśli ja sama, to może jest pierwsza rzecz do weryfikacji, jeśli ja sama głęboko w to nie wierzę, to nie mogę liczyć na nikogo innego. Tutaj absolutnie to wydaje mi się, dużo osób popełnia błąd, chcąc zostać instruktorem, mając takie marzenie, że ktoś ich właśnie, to jest też to, o czym my mówimy wielokrotnie. To jest taka nieodpowiednia motywacja trochę. Tak, nie? Że ktoś mnie namaści, że ktoś mi da, nie. Po to się idzie samemu, po to się idzie trochę też z takiego poczucia misji, że ja mam coś, szukam, no właśnie, mój wewnętrzny brak. Coś, co jestem w stanie dać innym i mam o tym bardzo głębokie przekonanie, albo wiem, że umiem się dzielić, wystarczy tyle. Umiem się dzielić wiedzą, dobra, super, to jest rewelacyjna umiejętność dla instruktora, no bo on de facto to powinien robić, tak. Prawda? Czyli ja bym to ubrała w słowa jako nieodpowiednia trochę motywacja, nie? No. Bo to nie jest wtedy motywacja taka nasza wewnętrzna, żeby to zrobić, tylko takie oczekiwania od świata. To ja bym dorzuciła od siebie na przykład z takich wewnętrznych przeszkód, to mogą być jakieś złe nawyki.
No. Czyli to na przykład, że się, nie wiem, nie rozgrzewamy, nie dbamy o to nasze ciało, co sprawia, że no ciężko nam będzie zostać instruktorem, bo to wymaga od nas przygotowania. Nie? Mhm. Przygotowana ciała do tego, żeby ono było gotowe na taką ilość treningów, jaką my będziemy musieli mu zaserwować. Więc na przykład takie złe nawyki żywieniowe, złe nawyki, jeśli chodzi o odpoczynek, mogą gdzieś tam stanąć nam na drodze. W ogóle ich brak. To jest bardzo duża przeszkoda. Jakby nieumiejętność trenowania, nieprzygotowanie na ilość treningów chociażby. Że uświadomienie sobie tego, ile czasu trzeba poświęcić na osiągnięcie tego celu, no to też jest jakąś tam przeszkodą, nie? Dokładnie. No albo samo takie przekonanie, że nam się nie uda, nie? No, to też jest tak, jakby to jest taki chyba wewnętrzny czynnik, który będzie nam stał na drodze, no bo mi się nie uda i w ogóle. No i tu znowu odwołujemy się dokładnie do tej motywacji, że ja sama muszę być bardzo mocno przekonana o tym, że ja to chcę. Niekoniecznie, że mi się uda, tylko że ja naprawdę to chcę. Bo prędzej od tego, bo uda mi się, nie uda, no to będzie wód szczęścia. Ale jeśli ja chcę i będę robić kroczek po kroczku, to nie ma takiej ludzkiej siły, żeby to w jakiejś formie się nie spełniło. Mhm. Tu zostawiłabym też... No to poczekaj, teraz właśnie zostaje na przeszkody zewnętrzne. Mhm. Czyli w jaki sposób coś lub ktoś może mi przeszkodzić na drodze do zostania instruktorem. No, tak jak ja tam już powiedziałam, na przykład to, że się spotkamy z krytyką, tak? Mhm. Krytyką, jak tańczymy, w ogóle tego, że co to za pomysł jest, żeby zostać instruktorem, że jak w tym wieku w ogóle się zabierać za coś takiego, przecież to trzeba tańczyć od baleriny, baleriny. Więc to jest coś, co na pewno, znaczy no nie na pewno, ale może być taką przeszkodą. Po co my w ogóle o tych przeszkodach mówimy, bo my się tutaj trochę porozwodzimy, bo to jest ważne. No. Na tyle, że jeśli my jak najwięcej tych przeszkód sobie wypiszemy, to też oswoimy taki lęk, nie? Mhm. I też się przygotujemy na to, co się może wydarzyć właśnie, a nie będzie to dla nas zaskoczeniem. Jednak ten, że tak powiem, coś, co znamy, oswojone, jest trochę łatwiej nam potem się na to przygotować, niż jak to nas gdzieś tam zaskoczy. Tak. Ale Danusia tu będzie miała dużo teraz. Tu? Wiesz, to trochę tak chciałam, tak jak ty powiedzieć, że jakby raz, że opinie są chyba najtrudniejszą przeszkodą, taką zewnętrzną. Dwa, to co już gdzieś też wspomniałam, te umiejętności takie techniczne, przynajmniej u nas w tym świecie tanecznym. To jest taka wartość obiektywna, która może nam bardzo dużo zabrać, ale jednocześnie bardzo dużo dać. Wypisanie sobie rzeczy albo wymyślenie, co jest mi faktycznie co jest instruktorowi potrzebne do prowadzenia dobrych zajęć i do tańczenia, tak? Jakby co w mojej głowie dla instruktora jest istotne z takich umiejętności czysto technicznych, jak emisja głosu, bo po stronie takiej dydaktycznej, tanecznie, technika w danym stylu, czy ja chcę pójść bardziej w bycie dydaktykiem, czy w bycie bardziej jednak tancerzem. Typ tego instruktora też jest tutaj, że my a mamy... A to myślę, że to nie jest planowanie. To niby jest specyficzne. Trochę. W sensie wiesz... Wiesz co, trochę może jest. Bo to pozwala zdeterminować, na czym ja się będę potem skupiać. Jakby po jakie narzędzia ja muszę sięgnąć, a żeby się Danusia się nie nadaje do lecenia schematem, bo ona przeskakuje wszystkie kroki. Danusia, miałaś powiedzieć o zewnętrznych czynnikach, nie o rozwiązaniach na razie, tylko o samych problemach, bo my o rozwiązaniach będziemy zaraz rozmawiać. Proszę Państwa, najlepszy dowód na to, że ja się do planowania, że planowanie ze mną to jest absolutny hardcore. Zapraszam specjalistów i naukowców, niech przebadają, ja żyję już 30 parę lat. Ale wszystko dobrze intuicyjnie robisz, tylko chodzi o to, że to jest, że my tutaj lecimy metodą, więc jednak musimy się jakiegoś schematu trzymać. A i schemat zakłada, że na razie wypisujemy jak najwięcej przeszkód, czyli same hasłowo. To może być moją przeszkodą. Krytyka, to, że nie wiem, nie mam znajomych nagle, to, że nie mam czasu, to, że nie wiem, co mi stanie na przeszkodzie, że mam właśnie złe nawyki, że mam za dużo pracy, że mam, nie wiem, trójkę dzieci. Wypisuję jak najwięcej, nie? I jak sobie to wszystko wypiszemy, to przechodzimy do planu. A plan zakłada to właśnie, o czym Danusia mówi, czyli właśnie zabieramy się do tego, co zrobić, żeby pokonać lub obejść przeszkody. No. I w naszym planie
od razu się do tych przeszkód odnosimy. Czyli w planie, to nie jest tak, że siadam i planuję, no to teraz sobie wezmę i pójdę sobie na taki kurs, na taki, taki. Mhm. Tylko w tym planie najpierw piszemy konkretne działania w przypadku pojawienia się przeciwności. Mhm. Jeśli nie wiem, pojawi się krytyka, coś tam, tak. To ja wtedy co zrobię? Jak ktoś powie, Danusia, bez sensu nie umiesz tańczyć i nie zostaniesz instruktorem, bo w ogóle to ciało twoje jest takie, rozumiesz, umięśnione, a to trzeba być szczupłą balerinką. Co ty wtedy, jakbyś sobie mogła, jeśli stworzyć taki nawet modelowy wzór zdania, jeśli ktoś mi powie, że się nie nadaje, bo moje ciało jest niegotowe, to ja wtedy co zrobię? Tylko pyta, no, o tak, ja bym się zapytała, to ja wyjeżdżam. Ona nie będzie miała rozwiązania, tylko ona będzie dyskutować. No bo to jest postawienie mnie przed faktem dokonanym. Jakby to jest stwierdzenie, które nie zakłada, że tam jest do znalezienia rozwiązanie, bo ktoś mnie, no nie. No tak, ale dał to chodzi mi, o to, jak ty sobie z tym poradzisz. Jak ja sobie z tym poradzę, tak, no to najpierw ja muszę odbyć dyskusję wewnętrzną, czy ja się z daną osobą zgadzam. To jest pierwsze, co ja bym zrobiła, czy faktycznie. Aha. Po drugie zweryfikowała, czy to, co ja robię, faktycznie wymaga takiej postury balerinki, bo jeśli tak, no to może trzeba sięgnąć po inną stylistykę tańca, bo nie wierzę w to, jakby skoro mam ciało, no to ono powinno móc tańczyć, nie? Jakby to no umówmy się, no taniec nie jest przestrzenią taką, gdzie jest dobra, miejsce Danusia, tylko dla szupły. Zaraz zrezygnujesz ze swojego celu. No. Teraz szukamy. Ale instruktor, no to szukam przykładów. Dokładnie. Na przykład szukam przykładów osób, które są jednak nie takie. Albo które są jak ja, nie? Albo jakby dzwonię którymi na przykład do Kochmańskiej i mówię: Kochmańska, powiedz mi, czy moje ciało, tak ty swojego doświadczenia 72-letniego, zakłada, że ja się nie nadaję na instruktora salsy i ja wtedy się na przykład mówię, no chyba zwariowałaś, nie? Że w ogóle to nie ma związku. Ale czyli na przykład, co? Jeśli pojawi się krytyka, to co ja mogę, jak sobie mogę pomóc, w sensie, co zrobię, nie? Czyli właśnie no. Szukam przykładów, dzwonię do kogoś i po prostu, nie wiem, zapytuję go, bo a się zna. A zapiję ćwieka albo tutaj. Wiesz, no bo ja uwaga. Się bardzo boję szukać, w momencie jak się pojawia z zewnątrz krytyka. Aha. Bardzo boję, czy nie tyle boję, co niechętnie szukam rozwiązań albo odpowiedzi na tę krytykę również na zewnątrz. Aha. Bo to można cały czas, bo to nie jest ode mnie, to nie jest tak pewne, to jest tak, jak mówiliśmy o tej motywacji, to nie idzie ze środka, a widzę, że aha, najpewniejsze są rzeczy te, które faktycznie wychodzą ze mnie. Bo to jest tak, jak mówiliśmy na samym początku, bo to jest ważne dla mnie. Dobra. I z tym nikt nie może dyskutować. No to słuchaj, no to jeśli pojawi się krytyka, wracam do moich wartości, sprawdzam. Tak. Nie? Jakby po prostu. To jest dla mnie ważniejsze. W nosie, w ciemnej D mam. No, też ludzie w ten sposób zmieniali rzeczy, które wyglądały od X czasu tak samo. Mogę sobie zadać pytanie nawet, czy faktycznie bycie instruktorem tego wymaga? Mhm. Jakby jakie ma podłoże? Poddaję wątpliwość tę krytykę. Jakby okay. Jaka jest dobra, sensowność tej dobrze krytyki? A to teraz, a jak radzisz sobie na przykład z takim obstacles, przeszkodą, która polega na tym, że masz na przykład z wewnętrzną coś. No właśnie złe nawyki. Od razu zakładasz. Jeśli się okaże, że nie wiem, mój nawyk wstawania o 12 staje mi na przeszkodzie, to co robię? To znaczy, dobra, to najpierw muszę zauważyć, że to chodzi o ten nawyk. Mhm. Próbuję zidentyfikować te nawyki i powiązać z nimi też, tak jak się mówi o zmianie nawyków, te drobniejsze, które do niego prowadzą, bo one nigdy nie funkcjonują samodzielnie i zmieniam w pierwszej kolejności ten, który jest mi zmienić najłatwiej i sobie to potem łączę z tym. Szukam motywacji, ale też nie motywacji, takiej argumentu, dlaczego będzie to dla mnie dobre, że ja to zmienię. Niekoniecznie za pomocą tego mojego głównego celu, bo on może być tak oddalony, że ja tego nie będę czuła, tylko tu teraz, w danym momencie takiej zracjonalizowania tego problemu, nie wiem, na przykład podjadam i hasło pod tytułem pomyśl zanim zeżresz i czy na pewno mi to jest potrzebne i głupie pytanie, czy ja naprawdę jestem głodna?
No. I świadomość tego, co za tym idzie, też miałyśmy, no tu odsyłam, bo tam się pojawił ten temat, do odcinka o dietetyce z Alicją i o tych przerwach pomiędzy i efekt tego, jak się czuje, to z kolei jak sportowcy, pomyśl sobie, jak będziesz się czuć po treningu i wtedy to sprawia, że zmiana tego nawyku jest łatwiejsza. Trudno, nie zawsze mam czas na przeprowadzenie takiej dyskusji ze sobą, ale pytanie, czy to mi faktycznie coś da i po co ja to robię, no, już jest dużo szybsze, czy mi to coś da, odwołuje się do bardzo takiej naszej, nie, jakby lubimy działanie korzyścią i jak nagle pada pytanie takie szczere, aha, że nie, no to łatwiej jest sobie, dobra, albo na później. Nie? Jakby chcę zjeść, dobra, to na później. Jeszcze 5 minut. Jeszcze 5 minut? A jak jest coś takiego, to widziałam, że dużo szybciej się... Boże, tak mi się strasznie nie chce. Dobra, szybko to zrobię, będę mieć z głowy. Im szybciej zrobię, to za najtrudniejsze rzeczy, w pracy na przykład tak robię, że najtrudniejsze rzeczy robię zawsze w pierwszej kolejności. Albo wyznaczam sobie konkretną godzinę, dobra, wtedy i wtedy robię to PPP. Okay. No. I nie ma uproś, muszę się z tym uporać i jakoś to się gdzieś tam do przodu. Tak, i to super kręci. Pokazuje, że każdy ma już te swoje narzędzia, nie? Na różne rzeczy. Tak, no. Czyli ty już wiesz, że to u ciebie jest tak, że trudniejsze wtedy, a coś tam. I wtedy przy takim planowaniu to jest ważne, bo jeśli my już pisząc plan, wiedząc, jakie są te przeciwności, co tam się po drodze może wydarzyć, jesteśmy na to przygotowani psychicznie w miarę, bo już wiemy, co tam, że to jest tak zwane niebierne czekanie, tylko aktywne czekanie, że my jakby wiemy, no, że coś takiego się może pojawić, że wiemy, że na przykład, co jeśli szkoła nie będzie miała w danym momencie albo na ten sezon, albo i na następne 3 sezony, co jeśli nie będzie tego etatu, jakby, co my wtedy zrobimy, tak, jaki jest nasz plan B na zasadzie czynnik zewnętrzny, nie ma dla mnie miejsca w żadnej szkole. To jeśli nie będzie dla mnie miejsca w żadnej szkole na stałe zajęcia, to co wtedy na przykład? To organizuję sam zajęcia w, nie wiem, w pobliskiej tam fitnessie, nie? Żeby spróbować się. Albo, nie wiem, wymyślam, Kasia Reklińska u siebie w Myślenicach prowadzi kursy, nie? No. U siebie przy Reklińcu w ogóle, wiesz, tak. czyli nowe miejsce stworzę. Tak, no. Jeśli nie będzie, ja nie piję tutaj do tego, że nie było miejsca dla Kasi, tylko że po prostu można samemu coś sobie otworzyć, nie? Tak, no. W sensie spróbować albo się podpiąć pod jakiś fitness, albo pod jogę i zapytać, czy nie chcą instruktora tańca i spróbować tam, a nie czekać, aż to miejsce się dla nas znajdzie, bo to jest właśnie taki czynnik zewnętrzny, który może ten nasz cel bardzo teoretycznie oddalić albo go w ogóle się jakby zaprzepaścić, a tak to my już coś będziemy w tym kierunku robić i też sobie zakładamy, że tak może być, nie? Albo co jeśli ja chcę tańczyć w parze, a nie mam partnera? Czy ja wtedy, jeśli nie mam partnera, a chcę tańczyć w parze, to co robię? Czy idę w zajęcia solo, czy szukam sobie osoby na własną rękę, którą szkolę? Bo to też jest tak, plan jest rozwiązanie. I rozwiązanie, nie? I tak zobaczcie, im więcej tego nas gromadzimy, tym się nam robi trochę łatwiej. No bo nie jest tak, że my pracujemy, ten plan jest taki ekstra i nagle przychodzi ten moment, nie mam partnera, sorry, w ogóle idę do domu. I nie udało się, bez sensu, łup. Po co mi to było w ogóle? Kochmańska się łupnęło to. Tutaj, prawda, z Danutką o te, a tu po prostu wszystko łupnęło w pieron. Tylko my od razu sobie to wszystko wypisujemy i oswajamy się z tym, że tak może być, ale my już mamy na to jakiś pomysł, nie? Tak. I dopiero potem wchodzi Danutka i ja mówię, dobra Danutka, czyli jaki jest plan, co ja robię, żeby tym instruktorem zostać? Proszę, jakbyś mi już, biorąc pod uwagę, że mamy opracowane te wszystkie plany awaryjne, co robisz? Proszę tutaj taki modelowy scenariusz, możesz się wyżyć teraz. No nie, nie prosi mnie o modelowy scenariusz, no, ale bo, taki wiesz, bo nie ma. No nie ma, ale jakbyśmy miały wymyślić właśnie teraz takie kroki pierwsze, 5 kroków na nowy rok dla kogoś, kto chce zostać instruktorem. Wiesz, co mi się pomyślało, że on powinien przede wszystkim bardzo mocno
obserwować to środowisko, bo przy obserwacji wychodzi bardzo dużo jakby rzeczy wewnętrznych, co się ze mną zgadza, nie zgadza, bo to natychmiast weryfikuje i automatycznie tworzy jakiś plan, plus w obserwacji wychodzi też dużo czynników zewnętrznych, czego tam brakuje od zewnątrz. I ja nie muszę się konfrontować, bo myśmy wystartowały od razu tak, no dobra, jak będzie konfrontacja mnie z tym. Ja nie muszę, ja mogę zrobić to wcześniej, odrobić to zadanie domowe, czy przygotować się najzwyczajniej w świecie. Ja nie muszę na haja hura, jakby okej, mam swój cel i tu przeznaczam sobie jakiś czas. Jasne, ale to widzisz, obserwowanie krok pierwszy tego planu jest taki, że na przykład chodzę na różne zajęcia i sprawdzam, środowisko, albo sprawdzam, jaki instruktor do mnie przemawia i jaki styl uczenia mi się podoba. Mhm. I to może być nasz krok już w planie, to już jest plan, to się już dzieje. Więc to nie jest takie, to nigdy nie będzie na hura, tylko właśnie pierwszy krok w moim byciu instruktorem jest taki, że ja chodzę i obserwuję. Na przykład drugi krok może być taki... Dookreślam, co ja chcę. Jakby z tych moich obserwacji zbieram rzeczy, które ja bym chciała robić. Tego chyba wielu osobom brakuje, bo mają tak, że chcę, a co konkretnie? Jaką mam wizję na siebie jako instruktora? Tak. Bo to od razu też znowu pociągnie za sobą, co tam mam, jakie przeciwności i one dalej, jakby mając już te przeciwności, dobra, jakim instruktorem chcę być, jakie mam przeciwności, no to następny krok jest, co mogę zrobić, żeby... Które są takie, że muszę je pokonać na dzień dobry, żeby nim zostać, a które mogę oddalić w czasie, bo nie wszystkie będą takie, że one mi przeszkodzą faktycznie w byciu instruktorem. Nie wszystko. Część może być takie, że ktoś się zgodzi na to, żeby mnie szkolić i już mam częściowo wypełniony plan, prawda? I dalej idę. A część jest takie, że no go, nie? Tak, albo na przykład kolejny krok może być taki, że się zastanawiam, czy zależy mi na tym, żeby uczyć w konkretnej szkole i uczyć się od konkretnych ludzi, nie? No bo część, właśnie tak jak mówimy, część szkół ma takie opcje akademii, różnych tam doszkoleń, tylko no to my się zastanawiamy, czy nam pasuje ta szkoła i jej polityka, brzydko mówiąc, czy tam... No tak, no polityka, system działania. System działania, nie wiem, kadra i tak dalej, nie? Bo to też jest ważne. Jeśli nie, to może właśnie na własną rękę, nie? Chcę sobie zostać instruktorem, to sobie popróbuję sam. Jeśli mam taką dużą tutaj determinację, no to uważam, że można działać międzyszkolnie, można działać w ogólnopolsko, no przecież mamy instruktorów jeżdżących i tak dalej. No i to właśnie wymaga planu i założenia czasowego jakiegoś, nie od razu, ale jeśli my będziemy ciągle o tym mówić, ale nie zrobimy nic w tym kierunku, no to ciężko, żeby się to udało, nie? Może wtedy trzeba inny plan sobie wymyślić, nie wiem, więcej nagrywek, więcej pokazywania się, więcej robienia rzeczy za darmo, na zasadzie takiej, że okej, to ja poprowadzę, ja zrobię animację, może od takiej strony, nie, że tutaj to zupełnie w inną stronę pójdzie, jeśli naszym celem będzie na przykład nie uczenie w jednej szkole, w jednym modelu na przykład, tylko tak po swojemu, bo ja tak chcę. To wymaga bardzo dużo determinacji, ale no jest do zrobienia. I tu determinacja i systematyczność. Tu też odpowiedzenie sobie na pytanie, jak ja planuję tę systematyczność, bo to nie oznacza, że ja muszę być, jakie mam siły przerobowe. Bo ktoś może sobie dać plan pod tytułem następne 2 lata. Jestem codziennie w danej szkole albo jestem wszędzie i mnie wszyscy poznają, ja się nauczę i tak dalej. I to ma zaowocować. Pytanie, co jak nie zaowocuje? Czy ja właściwie rozłożyłam, nie? To też w tym naszym, co by było, gdyby się to jednak nie wydarzyło, czy ja będę mieć dalej siły, to może jednak należy to rozłożyć na dłużej. To też jest takie, ale systematyczność jest najlepszym chyba sposobem działania na osiąganie celu, bo przypominając się cały czas komuś, że jesteś, a jak znikamy w tym środowisku na kilka miesięcy, to cała ta praca, którą żeśmy włożyli wcześniej przez ostatnie 1,5 roku, ona znika. To jest takie niby jesteś, ale no to środowisko troszeczkę, mam wrażenie, nie wybacza. Chyba, że już masz usystematyzowaną pozycję, nie? Jakby, ale jak idę do instruktora, bo mam wrażenie, że sporo osób się od tego odbiło, że pracowało dużo, już były jakieś rozmowy, coś, wizje na temat i nagle znikają,
nagle ich nie ma, bo się, czy wypaliły. No troszkę się procesorki przegrzały i trzeba było odpocząć i to było właściwe. Pojawił się ktoś inny, kto tak naparza i wypełnił to miejsce i jakby tego braku troszeczkę nie czuć, bo takich kandydatów, jakby ludzi aspirujących do wykonania swoich celów jest wiele i to jest super, ale musimy mieć świadomość tego, że jakby no to będzie. To jest też, mamy to środowisko jeszcze na tyle bogate, że tu jest miejsce dla wszystkich, ale jak raz jesteśmy, raz nas nie ma, no to niestety będzie taki efekt. Mhm. Bo jeszcze tu się rozbiłyśmy o coś takiego, to już na koniec, w ramach podsumowania, że jest jeszcze coś takiego jak cel gigant. I cel gigant to jest właśnie to trochę, o co zahaczyłyśmy, czyli to taki bycie instruktorem, jeżdżącym i tak dalej, i tak dalej. To możemy, mam wrażenie, uznać za cel gigant. I on, tak jak Danusia powiedziała, wymaga bardzo dużo determinacji i systematyczności. I to jest taki cel, który bardzo dużo jakby w efekcie może przynieść, ale on też potrafi spalić, bo my mamy go oddalonego jednak, nie? I wtedy trzeba bardzo umiejętnie rozłożyć go na kroki. Tak. I wtedy my jakby ten duży cel, tą wizję całą rozbijamy na mniejsze i tak naprawdę kompletujemy sobie takie zaliczone rzeczy, takie te mniejsze cele i one nas muszą napędzać. Mm-hmm. I to jest wtedy tak, że nawet jeśli nie dojdziemy do tej samej góry, do tej tak, to jednak mamy już skompletowane po drodze sporo rzeczy, które dają nam satysfakcję, więc to nie jest tak, że dojdzie wszystko w piach, nie? I tam no, już, nic się, no i teraz już w ogóle wszystko trzeba do kosza. Tylko my to mamy wszystko pokompletowane, ponazywane, co my żeśmy po drodze osiągnęli, nie? Więc no nie ma tak, że to się kończy niczym, tylko kończy się tym, że ja mam kontakty, mam umiejętności, mam zasoby, mam to i mam tamto, ale no okej, nie zostałam tym instruktorem tam, ale to wszystko jest moje, nie? I ja z tym po prostu mogę zrobić coś innego. Natomiast z celami gigantami trzeba uważać, bo no nie każdy też da rady tak pracować, to tak trochę jak schudnąć 20 kilo, nie? Potem mijają 2 miesiące, schudłaś 0,5 kilo, no i się motywacja kończy, bo masz takie, no Jezus Maria, 0,5 kilo w 2 miesiące, to mi to 30 lat zajmie. No tak, no bo to jest po prostu za duże. No. Tak, bo może trzeba być przygotowanym na to, że to może tyle czasu zająć. To jest chyba taki najtrudniejszy i najbardziej podchwytliwy moment, przygotowanie swojej cierpliwości do osiągnięcia celu gigantu, czy tam też tych poszczególnych i nie tracenie w tym wszystkim, trochę przy tych celach, jakby związanie tych celów z przyjemnością. Że ja osiągając to, będąc gdzieś tam, muszę cały czas czerpać z tego przyjemność, bo nie dla wszystkich osiąganie celu daje taką przyjemność, jak dajmy na to, nie wiem, wykonywanie danej rzeczy. Ja osobiście się z tym mocno utożsamiam, bo cel, jakim było zostanie instruktorem, sam sobie nie dał aż tyle przyjemności, co bycie instruktorem, jakby wykonywanie tego i znajdywanie poszczególnych przyjemności, nie wiem, w imprezach i tak dalej, w jeżdżeniu, w uczeniu się dalej, w rozwijaniu się już też w tej roli, więc też takie i bardzo długo się też nic nie działo w moim wypadku, więc ja słyszę wszystkie te osoby, które mają taki problem z tym, że no cholera robię i się nic nie wydarza. Tak, bo tak też może być, ale tam się wydarza dużo innych rzeczy i fajnie jest je zobaczyć też jako takie mini osiągnięte cele, które no się wydarzyły po drodze i te przyjemności, które mi to spinają. Dlatego jako obrońca planowania właśnie uważam, że to daje planowanie spisane, że ty możesz sobie to odhaczyć. Tak. Czyli czujesz, że po pierwsze jesteś na dobrej drodze, a po drugie, że odhaczanie, czyli to jakby, że to jest kompletne już coś, już na jakimś etapie coś mam i to mi coś daje, sprawia, że chce mi się jeszcze, nie? Że tą motywację jest łatwiej dłużej utrzymać niż trzymanie się celu, którym jest bycie instruktorem i on sobie tam wisi, a ja tak idę i tak niby idę w dobrym kierunku, ale tak czuję, że to jest cały czas tak daleko. No i właśnie tak w końcu myślę sobie, to chyba się nie udaje, bez sensu w ogóle. A wtedy nie docenię tego, co mam z tyłu, bo nie wiem, ile zgromadziłem tak, po drodze, nie? No. Tych takich mniejszych kroków właśnie. Dlatego planowanie zakłada rozkładanie wszystkiego na mniejsze części i mierzenie się z tymi przeciwnościami. Tak. Danusia jeszcze pali się jej głowa, musi ostatnie zdanie, bo już jest 53 minuty. Boże. Tak, o rany boskie. No to jeszcze do tej przyjemności, że słuchanie siebie,
to tak w tym wszystkim jakby spisywanie, spisuję czy to na papierze, czy gdziekolwiek, w jakiejkolwiek formie, ale też słucham siebie w tym wszystkim, bo jak mi to gdzieś wewnętrznie daje przyjemność, to znaczy, że to jest okej, okay, nie? To znaczy, to ja mogę nie mieć nazwanego tego spełnionego celu, ale on tam jest i tu wracając do samego początku, do tej właściwej motywacji, słuchanie dobrych doradców, nie zawsze, bo zdarzało się wielokrotnie, a bo tu nie ma efektów, nie widać. Ale jeśli ty czujesz, że one gdzieś tam jakoś są i szczerze sobie odpowiadasz, że jest okej, okay, to zostałabym przy tym. I z takim właśnie na nowy rok jakby bądźmy bardzo tak przy sobie. Jeśli mamy takie poczucie spełnienia, że jest okej, okay, to znaczy, że ten kierunek jest dobrze obrany. Piękne zakończenie. Dobrze, no to w takim razie tyle. No. Danusia, zobaczymy, jak będzie z planowaniem. Ja oczywiście mój bullet journal trzeci rok wypełniam, ale to jest moja akurat, moja osobowość. To też jest zgubne, więc jakby to nie ma takich rzeczy, które są tylko super, ale uczę się planować w różnych zakresach. Wymyślam dla Danusi różne metody, zobaczymy, tak, które zadziała. Kochmańska dostanie Nobla za wymyślenie metody planowania dla Danusi. Dla Danusi, które będzie tak, jakiś uporządkowany, bo nie da się planować. Fajnie się planuje w chaosie, tylko że nie wiem, czy chaos i planowanie są chyba nie bratnimi duszami. Dobrze, no nie. Tyle. Pa!